Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych 7 dni. Dacie wiarę, że to już setny przegląd tygodnia? Czas zapitala szybciej niż ja na schabowe. Z tej okazji odświeżam lekko formułę, wygląd i animację, więc dajcie znać w komentarzach, jak wam się spodobają te zmiany. Ja tymczasem zacznę od zapowiedzi wyjątkowo lamistego, super specjalnego pretendenta na ten tydzień. Co nim będzie? Razem z szynką pokażemy wam, jak efektywnie klepać kotlety, gotować zupę, smażyć steki i rzucać przy tym masą sucharów i podtekstów, czyli taki standard, ale tym razem w gastronomicznej formie. Overcooked rusza z koopa w środę i sobotę. Poza tym będziemy i grać z Layers of Fear Inheritance w późny wtorkowy wieczór oraz z Party Hard w poniedziałek i czwartek, gdzie pokażę wam m.in. jak wygląda nowy dodatek do gry, czyli High Crimes DLC. Istnieje też spora szansa na kolejny odcinek z Hyper Light Driftera i dwie pozostałe plansze w Besiege. We wtorek pojawi się ostatni, piekielny odcinek z Cluster Truck. Tworząc ten przegląd, jeszcze nie wiem, co dokładnie mnie czeka, ale po waszych komentarzach wnioskuję, że bez litra Melisy się kurczę nie obejdzie. A co po Cluster Trucku? Na dobrą sprawę powinna pojawić się Grelekcja, jednak uznałem, że na wiodącą serię wrzucę Don't Starve'a. Myślę, że przez listopad sobie w niego pogramy, a potem się go wymieni. W sumie najbardziej realnym scenariuszem jest fakt, że zlamie albo coś mnie zabije, więc niepowiedziane, że seria nie skończy się wcześniej. Zapis live'a z The Witness winien pojawić się już w zeszłym tygodniu, lecz niestety film jest tak długi, że napotkałem sporo problemów z jego uploadem. Postaram się go podzielić na części i mam nadzieję, że niebawem będziecie mogli go sobie obejrzeć. Niedzielne Grankiety to miejsce, gdzie oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w kolejną niedzielę. Poprzednio wybraliście Feza, na kolejnych 5 kandydatów w powrocie do gry szłości możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie i w harmonogramie na stronie. Czas na nowość w przeglądach. Coś, na co wielu z was długo czekało, mowa oczywiście o lamie tygodnia. Zobaczmy zatem, który fragment okazał się najbardziej lamisty w minionym tygodniu. Teraz to będzie możliwe. Czekajcie, muszę włączyć pułapkę. Skąd on wylazł? Jak on się skitrał za drzwiami, skurczysyn? Czy wy widzieliście, jak on się skrył? Co za kamper? No, to wracamy do zmian. Dotychczas nazywałem je pytaniem tygodnia, od teraz będzie nosiło miano pytania od widzów, w którym będę odpowiadał na wasze pytania i jednocześnie zachęcał do wspólnej dyskusji, jak to miało miejsce w przeszłości. Dzisiejsze pytanie stawia Gabrysiek, a brzmi ono: jaka jest twoja ulubiona gra dzieciństwa? Więc jeżeli ja myślę o grze dzieciństwa, to myślę bardziej o czasach, kiedy posiadałem swojego Pegasusa, w sumie, czyli tak zwanego NES-a, tak, który na dobrą sprawę jeszcze działa, stary poczciwy Pegasus, i miałem na nim taką grę, którą bardzo lubiłem, mianowicie Big Nose the Caveman, czyli grało się tam takim jaskiniowcem, który chodził, zbierał kości, za te kości kupował sobie ulepszenia, machał maczugą, z tej maczugi wylatywały kamienie i pokonywało się przeciwników, skakało, było też sporo sekretów. Byli wymagający bossowie i minibossowie, więc ta gra pozostawiła dużo pozytywnych wspomnień. Ale właśnie, dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona gra dzieciństwa. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16, sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, illaminatach, Instagramie i Steamie. Możecie też kupować ode mnie gry w sklepie afiliacyjnym Games Republic, nabyć koszulkę czy kubek z Lamarketu lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!